Witam Was z tej strony Kwercik. Witam Was w pierwszym komentarzu, który w życiu robię. Mogliście mnie usłyszeć już z live'ów Tofikowskiego i Skowyta od nich z kanału, ale no to jest taki stricte pierwszy mój komentarz, gdzie mówię do Was, specjalnie do Was, na jakiś konkretny temat. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki to będzie temat. Na razie powiem, zobaczcie dwa gameplaye. Pierwszy z mapy Sea Town, już może widzieliście, już pewnie w moim wykonaniu, właśnie z Deathmatcha. Oba są z trybu Deathmatch, praktycznie po sobie. Pierwszy jest z mapy Sea Town, drugi jest z mapy Village, Village. Gram tutaj MP9 z odrzutem, bez żadnego dodatku, z tego co pamiętam. W perkach mam ekstremalną kondycję, szybką zmianę i milczenie. Martwą ciszę, jak zwał, tak zwał. W point streakach, albo killstreak, starzy wyjadacze, prawda, nie było. W killstreakach, point streakach mam specjalistę. W specjaliście mam ręczne ręce, pewną rękę i asasyna. Dlaczego specjalistę? Nie wiem. Ponieważ tak jakoś mi nagle grałem z... Pozdrawiam tutaj Kera. Z nim grałem, on używał, prawda, specjalisty. No i postanowiłem, że też sobie wezmę. A spróbuję, prawda? No i na deathmatch to jest idealne. Bardzo dobrze się gra na deathmatchu specjalistą, ponieważ nie dość, że dostajesz jeszcze, jak uzyskasz wszystkie 6, 8, 8 fragów, to dostajesz takie nie dość, że boosta, takiego przyspieszenie, to jeszcze masz wszystko. Masz i padlinożerce, i masz bezkompromisowego, i stalkera, wszystko. Po prostu dosłownie wszystkie perki, jakie istnieją, masz. Dlatego masz, trochę szybciej biegasz. Nie wiem, chyba jakiś perk do tego wpływa. Na to wpływa, że biegasz szybciej. Nie wiem. Dobra. O czym chciałem pogadać? Myślę, że na początek, jako pierwszy komentarz o MW3. Czyli sławnym Call of Duty Modern Warfare 3, który właśnie widzicie na ekranach. Czyli co jest spierdolone, a co nie. Że tak brzydko się wyrażę. Jeszcze nawrócę tutaj, bo jeden kolega w komentarzach napisał, czy warto kupić. Zapytał się mnie, czy warto kupić MW3. Otóż to jest być tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja? Drugi raz w tej grze nie kupię. Dlaczego? Ponieważ dla mnie MW3 jest tym samym co MW2, tylko więcej, prawda? I do tego gorzej. Niestety. Porównam może trochę do Black Opsa, który był jakby przed... który szedł przed MW3. No i dla niego chyba są najlepsze porównanie, prawda? Mimo że robiły to dwie ekipy różne, Treyarch, ale one współpracują jakby są, wymieniają się doświadczeniami, widać na przykład po kinie, prawda? Wymieniają się doświadczeniami, no i mogę do niego porównywać, czyli do Black Opsa. Black Ops, gdyby nie ten błąd, ta wada dekodowania dźwięku, ponieważ dźwięki w Black Opsie były zakodowane specjalnie. I Black Ops musiał je odkodować i dopiero je dawał. A że ktoś miał słaby komputer, słaby procesor, dlatego miał na przykład ścinę. Ponieważ komputer nie zdążył wyrobić się z dekodowaniem dźwięku. To była praktycznie jedyna wada Black Opsa. Black Ops był dla mnie lepszy od MW3, prawda? Z powodu tego, że miał trochę nowości w porównaniu. Nie będę już mówił to o kodzie 4 absolutnie, prawda? Ponieważ kod 4 to był zupełny skok jakościowy, wielki skok w porównaniu do koda 2. Ale Black Ops miał sporo na przykład bajerów, sporo fajnych rzeczy miał, jak Create a Class 2.0. Może to, bo dla innych jest to bajer, dla drugich to jest wada, ale nikt nie musiał z tego korzystać, a było, prawda? Fajną rzeczą było na przykład w Black Opsie to, że tutaj w MW3 M4A1 ma domyślnie już chwyt, prawda? Do tego w Black Opsie... Nie, w Black Opsie do każdej broni mogłeś sobie dołożyć chwyt. Wziąłeś, wybrałeś chwyt, broń miała chwyt. Powiększone magazynki, magazynek się wydłużał. Sklejone magazynki, bo jest widać sklejone dwa, prawda? Tu modele się absolutnie nie zmieniają. W MP9 mamy laser, który absolutnie nie działa, jest gówniany, nie do użytku, prawda? To jest głupie. To jest głupie, ponieważ modele są jedno. Jedne modele są i koniec. Nie ma żadnej dowolności, żadnej zmiany. Mapy, jeszcze jedna sprawa, kolorystyka. Zobaczcie, że... Zobaczcie MW2, jakie miała kolory. Bardzo żywe. Miała bardzo żywe kolory, jasne. Kod 4 miał już bardziej takie ponure. Black Ops miał zupełnie szare. Miał samo praktycznie odcienie szarości. MW3 stara się być między. Widzimy kolorki jakieś, ale jednak w większości dominuje właśnie szarość. Szarość dominuje w MW3. Widać, chcieli się wzorować na Black Opsie. Chcieli się wzorować na Black Opsie jeszcze...
pod względem kina, co im absolutnie nie wyszło, ponieważ kino jest gówniane. Ja, możecie zobaczyć na moim kanale, w poprzednich filmach kino dawało w Black Opsie spore możliwości. Na przykład był Dolly Cam, który został później wprowadzony, ale był. Mógłbyś przynajmniej obserwować akcję z perspektywy każdego gracza z pierwszej osoby. Nie. W MW3 możesz oglądać tylko z siebie, z pierwszej osoby. Nikogo innego, tylko siebie. Do tego na matchmakingu kino, filmiki w kinie wyglądają strasznie chujowo. Ponieważ widać ten lag, widać tego laga, który jest, widać różnicę w pingach między graczami. I wygląda to strasznie. W Black Opsie mieliśmy serwery dedykowane, które jako tako jeszcze dawały radę, prawda? Mimo, że to był, ja to nazywałem po prostu matchmakingiem zewnętrznym hostem, ale dawały radę. Dawał radę serwery dedykowane w Black Opsie. Tutaj matchmaking, kino na matchmakingu wygląda strasznie, ponieważ widzimy laga, i do tego mamy straszne ruchy kamerą. Jak czasem zobaczycie tak lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, to zobaczymy, zobaczycie właśnie, że to jest wina kina. To jest wszystko wina kina. Właśnie uzyskałem Moaba, pierwszego w życiu, brawa, prawda? Teraz aplauz powinien być, każdy, o Jezus, o Jezus! Ostrzegę was jeszcze w tym miejscu przed drugim gameplayem, który za chwilę zobaczycie. W drugim gameplayu osiągnąłem apogeum frustracji. To jest kolejna wada właśnie MW3. Osiągnąłem apogeum frustracji ze względu na noobstwo. W MW2 tak naprawdę Glock, którego dało się zabić gościa z Glockiem, naprawdę, wierzcie mi, Tuba i UMP. To były trzy takie, można powiedzieć, no nie porównujmy na przykład Glocka i Tuby do UMP, ponieważ gościu z UMP był banalnie prosty do zabicia, ale to szczegół. Tutaj właśnie na tej mapie osiągnąłem apogeum frustracji spowodowane, ponieważ na poprzedniej mapie, bodajże na Mission, grałem, miałem wynik 30-22. Wszystkie kille, wszystkie momenty, kiedy zginąłem, to były albo od Akimbo, albo od Kampy. Podobno Bowling nam mówił, że mapy będą przeciwko kamperom, prawda? Spoko. Nie. Kłamał. Będą bronie zbalansowane. Kłamał. Każda Akimbo jest lepsza od każdej innej broni. Ktoś weźmie Akimbo, nie masz szans. Prawda? Nie dość, że jest matchmaking. I właśnie na poprzedniej mapie sobie powiedziałem, że jeżeli zginę od Akimbo, sam biorę Akimbo. Prawda? No i za chwilę zobaczycie mój zgon. Prawda? Jeszcze chwilka. O, tutaj ginę od Akimbo. FMG, pięknie. 30 STM, prawda? Ginę od Akimbo. Od razu po respie zmiana na Akimbo. I tutaj ja biorę Akimbo. I muszę wam powiedzieć, że na tej mapie również osiągnąłem, znaczy zdobyłem, Moaba, czyli Mother of All Bombs. Zdobyłem Moaba. Myślę, że... I dlatego łatwo można stwierdzić, że FMG9 w rękach niezłego, uważam, że jestem niezłym graczem MW3. W rękach niezłego gracza naprawdę się jest pustoszenie. Mimo, że chociaż tak naprawdę tej grze wystarczy słuchać. Jak masz FMG, to wystarczy słuchać. Martwa cisza, biegasz i gdy słuchujesz, prawda, nasłuchujesz w korytarzach, gdzie biegają. Ja tak zrobiłem większość kili tutaj, ponieważ słuchałem, gdzie biegają, prawda? I nie zginęłem ani razu już. Miałem 3 zgony i całą resztę wybiłem z FMG9. Wszystkie, cała konfiguracja jest taka sama, tylko że jest martwa cisza zamieniona na pewną rękę. I w specjaliście, i właśnie w początkowych killstrajkach. No. No i to wszystko na temat tego gameplaya, co chciałem powiedzieć. Wróćmy jeszcze do MW3. Jak jeszcze coś jest ciekawego do powiedzenia w MW3? O MW3? Kino. Bowling nam mówił przed premierą, że będzie o wiele bardziej rozbudowane od kina w Black Opsie. Kłamał. Jest mniej rozbudowane kino, tylko to już wspomniałem wcześniej. Znerfione. Tuba znerfiona. Tuba rzeczywiście jest znerfiona, prawda? Ale zauważyłem bardzo dużą losowość. Na przykład, ponieważ dla mnie tuba, wszystko co wybuchowe, jest po prostu w jednym skrypcie zapisane. I nie dość, że znerfili tuby, to znerfili przy okazji semteksy, granaty, wszystko co wybucha, kleje i tak dalej. I dlatego na przykład czasem zastanawiam się to, nie odkryłem jeszcze w jaki sposób to działa, ale czasem na przykład jak do dominacji zdobywam flagę i rzuca ktoś granat, Semtexa, przykłada się do ziemi, widzę go, wybucha,
I mam tylko czerwony obraz. Nie ginę. Nie mam żadnej tarczy ani nic. Prawda? Widzę tylko czerwony ekran i koniec. A czasem zdarza się tak, że grając leci granat dalej ode mnie i pada. Nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego tak jest. I myślę, że nie chcę wiedzieć, dlaczego tak jest, chociaż to jest losowość. Tak jak, podobnie jak w Black Opsie. Co była losowość do różnych sytuacji. Nóż, tak dalej. Nóż! Wracając do noża, jeszcze tak spierdolili nóż w tej części, że to po prostu jest parodia. W sytuacjach pewnych nie trafiasz. I nie wiesz, dlaczego nie trafiasz. Po prostu mijasz się nożem z przeciwnikiem. I nie wiem, dlaczego tak jest. Nie mam pojęcia. Ale to jest strasznie irytujące. Wracając jeszcze do MW3, dlaczego... Niektórzy mogą zapytać, dlaczego w to gram, skoro mi się nie podoba i mi tego nie kupię. Ponieważ kupiłem, to stwierdzam, że należy tytuł wykorzystać już, prawda? Przecież nie odłożę go na półkę i nie będzie leżał. Czekam do upgrade'u kompa. Upgrade kompa będzie, zapewne będzie wtedy Battlefield 3 nowy, na którego, z którego z chęcią będę grał. Na pewno będę grał jeszcze w MW3, ponieważ... Przymykając oko na wszystkie wady, jak trafisz na dobry matchmake, na dobry mecz, na dobrego hosta, na dobry mecz, gdzie nie ma tłup, najczęściej się zdarza w nocy albo wcześnie rano, kiedy dzieciarnia jest, ci głupsi ludzie są w szkole, oczywiście bez obrazy dla... nie mówię wszyscy, prawda? Ale uogólniam, no niestety. Kiedy większość tych botów, którzy grają Akimbo, tak... Tamto wymaszcie sobie, powiem, większość botów, którzy grają właśnie Akimbo, jest w szkole, w pracy, śpi. Najlepiej się gra właśnie późno w nocy albo wcześnie rano, ponieważ wtedy nie ma tego i się naprawdę, muszę to powiedzieć, gra się naprawdę fajnie. Gra wtedy daje przyjemność tego wszystkiego, prawda? Niestety tu się wypowiedziałem tylko o wadach właśnie MW3. No, muszę, o multi samym. Może w przyszłości zrobię komentarz o single właśnie i o specopsie samym. Komentarz dobiega końca, niestety. No muszę powiedzieć jeszcze raz, to zaznaczę, że naprawdę w MW3 gra się fajnie. Kiedy można, kiedy jest okazja, to się gra fajnie, naprawdę. I komentarz dobiega końca, dziękuję, mam nadzieję, że wam się spodoba. Naprawdę mam taką nadzieję, to pierwszy komentarz, więc wybaczcie mi wszystkie błędy. Przeczytajcie ostrzeżenie na początku i w opisie. Polubcie, albo i nie polubcie, jak nie polubicie, fajnie będzie, jak napiszecie dlaczego. Subskrybujcie. Dzięki, polecajcie innym. Dzięki, do zobaczenia. Mam nadzieję wkrótce. Na razie.